Pochwalę Wam się, jaką podjąłem decyzję. We wrześniu chcę wystartować w zawodach górskich, dlatego zaczynam częściej jeździć na rowerze. Ostatnie zawody triatlonowe, które odbyły się w Suszu, bardzo mnie zmotywowały. Wiele lat startowałem w kolarstwie górskim i w triatlonie, no i wspomnienia wróciły. Dodatkowo chcę zgubić parę kilo sadełka, także tutaj jest motywacja i będzie co gonić. Oczywiście zawody mają być zabawą, a nie typowym ściganiem się, natomiast mam 3 miesiące, żeby przygotować się i wystartować. Ewelina pewnie nagada się, natomiast i tak będzie mnie wspierała. Właśnie się dowiedziałam, że Krzysiu wymyślił sobie nowe wyzwanie. Będzie startował we wrześniu w zawodach jazdy na rowerze. Mam nadzieję, że będzie w stanie pogodzić to wszystko z pracą, z naszymi wyjazdami. Zawsze sobie coś wymyśli. Oczywiście będę go wspierała w tym wszystkim. Też bym startowała, ale jakoś tak raczej to nie jest dla mnie. Lubię pojeździć z Krzyśkiem na rowerze, ale raczej startować bym nie startowała. Także będę trzymała za niego kciuki. I każdy dzień jak co dzień, po aktywności porannej, zaczynamy jazdę do sklepu. I tak od poniedziałku do piątku, włącznie z sobotami, codziennie rano w sklepie. Informacja o tym, że zalało nam sklep, bardzo szybko obiegła internet. W związku z tym otrzymujemy od Was liczne słowa wsparcia i otuchy, za co Wam serdecznie dziękuję. Dzisiaj też pakuję dwie paczki właśnie wykrywaczy Golden Mask 4 Pro 18 i Nocta Macro The Legend, zakupione przez osoby, które no, chcą nas wesprzeć przy tej tragedii, która nam się wydarzyła. Serdecznie dziękuję. Dzisiaj też mam trochę pracy przy chałciarce. Mam zlecenie na czapki z wizerunkiem ewolucji, że jest co robić od samego rana. Finalnie tak oto ta czapeczka wygląda. Symbol ewolucji z detektorystą na końcu. Czapka uniwersalna dla każdego. A drugi projekt, który był dzisiaj haftowany, to taka czapka już klasyczna, którą haftuję z wizerunkiem detektorystów. Radość detektorystów na poszukiwaniach jest bezcenna. Widzisz, jaki jestem grzeczny, jak mówisz, dawaj, jedziemy na wykopki? Myk, słucham się, nawet nie dyskutuję. Najpierw do mojej pracy, a teraz na wykopki. No oczywiście. Praca ważna. Zajrzymy załatwić swoje sprawy i wtedy jedziemy pokopać. Dokładnie. A tak w ogóle poza tematem wykopek, nawet pasuje Ci ta kierownica. Tak, wiesz, tak wyglądasz, nie wiem jakby to powiedzieć. Jestem dopasowana do busa. O, wyjęłaś mi to z ust. Dotarliśmy do miejsca pracy Ewelinki. Zobaczcie, pracuje w ośrodku telewizyjnym w Sarnówku, a na co dzień ma takie widoki. Tylko Ci pozazdrościć takiej pracy. Zapraszamy do nas na odpoczynek. Nie tylko ludzie pracujący w telewizji mogą do nas zawitać, ale także indywidualni ludzie. Zapraszamy do Sarnówka. Zapraszamy. Na osób dbających o formę i ogubienie tłuszczyku. Osoby, które dbają o formę i zgubienie tłuszczyku. To coś dla nas. Są zainstalowane trenażery. Pokaż, jak to działa. Nie wiem, czy ja się je podniosę. Podniesiesz, że waży 60 kg. Fit. A ciekawie to wygląda. Wiesz, że jestem pierwszy raz tutaj na tych? Ale pracujesz tutaj co? Nie, nie mam czasu. Nie korzystasz z trenażerów? Co? Ty nie ma czasu. Tu masz stepper na poślady. Boże, jaki krótki. Co krótki? No widzisz, i idzie Ci dobrze. Zademonstruj teraz jeszcze tutaj te urządzenie. A, to jest na ten, na poślady? Nie, na dwugłowy uda, trenażer. No i jeszcze na klatkę. No co? A tu?
No to jest na podobę co chyba tam. No pokaż jak to działa. Trochę inaczej. Nie, jak to ma być? No dobrze. Dobrze? Dobrze. A może tak mało mocy jeszcze masz? Nie, wcale. Nie mam pojęcia. Żebyś mi się nie zakwasiła tylko. Aż tak źle to nie jest. Tam mamy stołóweczkę. Wasze kucharki świetnie gotują. A tam jest część, gdzie można wynająć pokoje. Spaliśmy tutaj osobiście, także polecamy. Wygodnie, schludnie i oczywiście komfortowo. A tak w ogóle to ropy nam starczy, czy będziemy pchać busta z powrotem? No nie żartuj sobie. No spójrz, ile tam jest. No to jak ty się wybierasz ze mną? I liczę, że ty zatankujesz auto. Ja portfela nie wzięłam. W powrotnej drodze zatankujemy. Ryzyk fizyk. Może nie, się dobra. Uda, może nie. Podniosło się, nie leży na czerwonym. Dobra strzałeczka. Wystarczy. Z tyłu mi popsikam. Popsikam cię, żebyś nie mówiła. Jaka mgła z tego idzie. Na kleszczaki. Proszę. Dojechaliśmy na taką dziką plażę. W Siemianach na tej publicznej było sporo osób. Odwiedziliśmy inne miejsce, natomiast jest trochę zarośnięte. Po brzegu można pochodzić. Mamy mało czasu, także chociaż z małe pół godzinki, godzinkę wykorzystać ten nasz czas w terenie. Światełka byśmy musieli zgasić, bo się palą. Bo będziemy za chwilę pchać. Cała ja. Cała ty. No bo mnie jest, wiesz. Odpalam, to się sam zapalę. No nie, no to jest stary dziadek, także tutaj wszystko trzeba zrobić ręcznie. Ja bez wykrywacza na oko, zobacz, żebyś nie mówiła. Tu widać, ktoś siedział z kocykiem. Jest tak. Złoty, złoty 20, złoty 30, złoty 40. Także na oko. Trzeba popatrzeć jeszcze tutaj po tym wydeptanym, może coś się więcej znajdzie. Przejrzyj tu jeszcze wykrywaczem. Ewelina wskoczyła do wody. Trochę nieprzygotowani jesteśmy, bo tylko małe sitka mamy. Ale tu jest płytko, także można wyciągnąć co nieco. Tym bardziej, że pamiętam z wcześniejszych wypadów Krupówki, czyli miejsce, gdzie jesteśmy, dużo dawały fantów. No masz sygnał. Zobacz. I piątak. I ten. I co? Zawleczka od browara. To jednym pociągnięciem dwa sygnały. Trochę chyba poleżała. Nie, no widać, że leżało, bo stary jest, zobacz. Może więcej trochę będzie. I przy brzegu. Ja. Zeszłoroczny. Gratuluję. Włączyłem wam na głośnik zewnętrzny, żebyście słyszeli, ile tu jest sygnałów. Tu się nie da normalnie kopać. Wszystko. W zeszłym roku tu jeszcze piękna, ładna plaża była, teraz wszystko pozarastane. Narzucane kapsli, zrywek i wszystkiego, co tylko możliwe, co żelazne. Także sygnał na sygnale. Ale Ewelina zawzięta i siedzi w wodzie. Słucham. Idę do ciebie. Co masz? Monetkę. Monetkę? A złotówka. Czekaj, wykrywacza się gryzą. Czekaj, bo ja tu nie wejdę, bo tu jest skarpa. No i patrz, masz złotówkę. Sześć już. Sześć? No i piątek, nie? A, wcześniejszy piątek. No także gratuluję. Uśmiech. Żaba! Gdzie żaba? Gdzie? Tam. Gdzie ty widzisz żabę? Co? Gdzie żaba? Ja nie widzę tu żadnej żaby. Skoczyła przed chwilą. Tu nie ma żadnej żaby. Jest. No i co, nie ma już chodzenia, bo żaba? Nie, no ja się tego brzydzę. Aż się wystraszyłem, tak jak krzyczałaś. Ale plus dobry, bo tu zaskrońców nie ma. Na pewno? Dzisiaj nie, bo zimno. Śrubka. 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 Śmieci w wodzie. Oczywiście
dbamy o dobro natury, takie rzeczy wyrzucamy. Jak widzimy tylko w wodzie, to sprzątamy. To nasze środowisko, nasze otoczenie, później to zabieramy wszystko ze sobą. Prawda? Prawda, ale nie wszyscy o tym wiedzą, żeby sprzątać po sobie. No nie wszyscy wiedzą, dlatego trzeba edukować. Może jakiś apel? Zbierajcie śmieci po sobie. Zbieramy się do domku, bo coś chyba zaczyna mrzawić. Coś zjemy i jak przestanie padać, to idziemy na rybki chyba, co? Oczywiście, kochanie. Dla ciebie wszystko. Bilet w lotnisko. Nie zawsze tak jest, że każdy wypad jest udany. Tym razem odwiedziliśmy dwie plaże. Na jednej plaży było sporo osób jeszcze pomimo słabszej pogody, korzystających z kąpieliska. No nie udało tam się wbić i poszukać. Natomiast ta druga okazała się plażą mniej uczęszczaną od zeszłego roku. Była zarośnięta. No i przez to też były utrudnione poszukiwania. Natomiast jeżeli chodzi o plażę, trzeba wstawać wcześniej rano. Wtedy jest dostępność 100%. No nic, nie tym razem. Następnym razem na pewno się uda. Zobacz, mama jakie apetyczne jedzenie przygotowała. Ziemniaczki, kurczak pieczony i surówka. Kurczak? No będzie kurczak. A co, nie lubisz kurczaka? Taki duży. Taki duży, no duży, zobacz. Ja ciężko trenuję, dużo szukamy. Nie ma bez telefonu jedzenia, co? Co, nie ma? Nie ma. Nie ma. Nie ma jedzenia, nie ma telefonu. Nie ma jedzenia, nie ma telefonu. A ty jesteś na diecie, że tak mało sobie włożyłaś? Nie, no ja zobacz, na tego nie przeję. Daj ci, będę skubać. Ja to przejeję. Przejeję? Zobacz, mama ci ukradła mięso. Mamo! Ja ci będę skubać, okej? Okay? Nie! Bo ty sobie nie poradzisz. Daj. Skórkę też chcesz? Ja sama zjem. Smacznego. Daj mi, bo ja sama chcę. Teraz tu palcem, tak? Tak, no. I tu? Tak jest. I rzucasz. I rzucasz. I na duże ryby. Mało kąt. Złapiemy coś dzisiaj, czy nie? Mam nadzieję. A co jest lepszą pasją? Wędkowanie czy poszukiwania? To się okaże. Dopiero próbuję. Najgorsze będzie, jak mi się wciągniesz w wędkowanie. I co z poszukiwaniami? Z kim ja będę jeździł? Nie, no będziemy trochę... No tak jak do tej pory. Będziesz wędkował, tylko będę dołączę ja. Będziemy razem dalej jeździć na poszukiwania. Także spokojnie, kochani, nie musisz się martwić. No bo mam obawy, wiesz? Nie musisz. Dobrze kręcę, czy muszę się... No niech ci mi tam żadna ryba nie wciągnie do tej wody. Co ja wtedy zrobię? Ryba ryby nie wciągnie. Ryba ryby nie wciągnie. Rybko ty. Zgrabnie ci idzie to wędkowanie. Zmienimy jeszcze miejsce inne. No, pójdziemy na tamten pomost. Na stanowisko, tak, tak. Jutro się przygotujemy lepiej na ryby. Muszę tak troszkę... myślę, żebyśmy na przykład kupili te spławiki. Tak, dobrze mówię? Te no tak, no na spławiki, no. To też byłoby fajne. No tutaj leszcze i płoci byśmy moment nałapali, natomiast na ochonek nie pobija, a tym bardziej mamy większe przynęty, także trudniej złapać, nie? Nie ma tutaj takich okazów. Widzę, masz branie. Czci nowy zaczep. No weź coś zrób. No co ci zrobię? No. Jak ja mam to zrobić? No musisz tam się rozebrać i wejść, odhaczyć. No co zrobisz? Nic no nie zrobisz. No weź. Pokaż tą wędkę, zobaczymy. Nie no, samo się nie odczepi, nie? Zaraz zobaczymy, może coś się... A to haczykiem? Nie, haczykiem nie, zobacz. Gdzie? A nie haczykiem. Nie. No trzciny, no trzeba wejść. A, do góry. Pociągnij mocno, widzisz? Ryby nie biorą. Ale w inny sposób sobie można poradzić. Ewelina zacięcie łowi ryby do końca, do ostatniego rzutu liczy, że coś złapie. Natomiast dzisiaj oprócz kilku pobić nie było, czy nie ma czym się pochwalić, bo po prostu nic nie udało się złapać. Natomiast podczas tego połowu doszliśmy do wniosku, że jednak lepiej jest łowić z łódki. Musimy rozważyć zakup łódki, przejrzeć oferty, zobaczymy ile będą kosztowały. No i wtedy pomyślimy, o, jak najszybciej podpowiada. Ewelinę wciąga też pasja wędkowania, bo tylko się cieszyć, bo każda pasja to przyjemność, satysfakcja, no i też dużo zdrowia. Zawody górskie o nazwie Ogólnopolski Wyścig MTB Susz odbywają się w bardzo atrakcyjnym
terenie, a do tego bardzo urozmaiconym, ponieważ mamy tutaj duże wyniesienia, jakieś dolinki, piękne okolice, gdzie ocieramy się o taką naturę, gdzie jest dużo jezior, jakiś przejść, dużo zwalonych drzew. Ten wyścig jest mega dużą atrakcją. Widzimy się we wrześniu w Suszu. Ciebie też tutaj nie może zabraknąć. Serdecznie dziękujemy wszystkim za miłe słowa, za odrobinę otuchy. I oczywiście dziękujemy Wam bardzo, że dotrwaliście do końca odcinka i że interesuje Was materiał, który nagrywamy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Żegna Was Krzysztof i Ewelina.